decyzją sędziów 2 do remisu. Ladies and gentlemen, by the majority decision, the winner is... Szymon! Dzisiejszy pojedynek to chyba pierwszy twój w Formule K1. Tak, zawodowy pierwszy. No właśnie, pierwszy zawodowy w Formule K1, jakieś emocje szczególne wzbudzał, zanim wszedłeś do klatki? No na pewno, ale nie jest medialnym zawodnikiem, także spodziewałem się, że ta walka może dać mi duży rozgłos, tak? Duży rozgłos może się dać. No jak, myślisz, że ten rozgłos będzie po tej walce? No na pewno, już teraz są właśnie pierwsze wywiady, także już jest. Nigdy wcześniej nie było wywiadów? Nie, no gale organizacji jakieś tam były małe, także tym bardziej za granicą. Pierwsze walki w MMA stoczyłem, jedną w Anglii, drugą w Szwecji, także... Także nie było na z kim porozmawiać za bardzo. No to jak to są pierwsze wywiady, to ja z przyjemnością jeszcze parę słów tutaj zamienię w takim razie. Powiedziałeś, że to pierwsza zawodowa twoja walka, jeśli chodzi o K1, troszkę o tym amatorskim K1 w takim razie opowiedzmy. Nie, no jakieś tam stary na Grandach w Warszawie, na żadnych mistrzostwach polskich w K1 nie startowałem, bo nie mam tego stopnia w ogóle, także nie mogę startować, prawda? A jeśli chodzi o MMA, bo to chyba ta dyscyplina, w której jakby się specjalizujesz. Mhm, tak. No więc właśnie, tutaj troszeczkę więcej moglibyśmy o niej opowiedzieć. No, czy ja wiem, dwie walki zawodowe, to za bardzo jeszcze nie ma się porozmawiać. No jak to nie, no... Nie, no dwie zawodowe walki to już jest coś. No właśnie, jeśli chodzi o te zawodowe walki MMA, K1, jaka różnica, jak czujesz? MMA jakby tutaj dla ciebie bardziej odpowiada? Czy ja lubię stójkę, no ale w MMA myślę, że się czuję pewniej. Czuję się pewniej w MMA. To powiedzmy też troszeczkę, bo tak widzę Arachion, to wszystko wiadomo. Troszkę powiedzmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o twoją codzienność, o twoje treningi. No są kluby, z którymi współpracujemy, prawda? Ja na co dzień pracuję na 3 zmiany, także... Jak to na 3 zmiany? Na 3 zmiany, no rano, popołudniówki i nocki, także nie jest za ciekawie. Ojej, to aż tak bardzo zajęty jesteś? Na tą chwilę tak. No proszę bardzo. Czyli co, te treningi to tak by dodatkowa jeszcze jakaś... Pasja, lubię to bardzo. W takim razie słuchaj, no to skoro to jest pasja, to co? Trzeba wody, oczywiście napijmy się trochę. To już jesteśmy w takim razie. Mówisz, że pasja, ale to w takim razie ciężko znaleźć na nią czas w tej sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Zawsze się znajduje czas, zawsze się znajdujesz czas. Jeśli się tylko chce, to się czas znajdzie na pewno. Jeżeli chcesz się trenować, to czas znajdziemy. Czyli co, tak już podsumowując, bardziej MMA, bardziej K1, ty mówisz, jak będą propozycje z K1, nie będziesz odmawiał. Jasne, że nie, będę walczył. Lubię walczyć i będę walczył na pewno. Jest to tego, że tak się dopytam, sportowo, jeśli chodzi o twojego dzisiejszego rywala, jak byś to ocenił? Jakieś kłopoty sprawiały poważniejsze w klatce? Nie wiem, no muszę to sobie obejrzeć. Ja mówię, że tylko czułem, że ta prawa ręka tam parę razy go uderzyła i tyle mogę powiedzieć. Jak obejrzysz na spokojnie, to będę wiedział, prawda? No dobra, to sobie w takim razie, bo teraz będziesz miał święta, to może czas, żeby obejrzeć tę walkę. Jasne, na pewno. Dobra, udanych świąt w takim razie i wszystkiego dobrego. Dziękuję i gratuluję zwycięstwa. Dziękuję bardzo.